Cześć, siemano, z tej strony Pedro 11. Wracam do Was z moim kolejnym, szóstym już wideoblogiem. Dzisiaj chciałbym pogadać na temat mediów, Instagrama, Facebooka i tego typu spraw. Ostatnio, nie wiem czy to taki trend, czy taka moda, że normalnie wstawiasz sobie zdjęcie. No ja ostatnio nie wstawiałem, ale zdarza mi się czasami coś wstawić też. Więc no. I kurde, patrzę na drugi dzień na przykład na Instagrama, kurde, po 5-6 wiadomości od jakichś nie wiadomo co, jakiś typiar, powiedzmy 16-18 lat, sprzedaje zdjęcie. Co myślę, dziewczynko, ile ty masz lat i komu to potrzebne? Pakecik, kurde, od 20 zł. Po co to potrzebne, takie coś na przykład? Wchodzę sobie na TikToka, no tak, są różne treści, niektóre bardzo ciekawe też. No, postanowiłem, że tam też zacznę trochę więcej nagrywać, już nie wiem od kiedy. Więc poza tym tak, też myślałem sobie, żeby ruszyć faktycznie latem gdzieś dalej na dłuższe wycieczki, takie jak na tym jednym odcinku, i robić materiały dla Was. Ale wracając do głównego wątku, no, nie powiem, że jest ok, bo kurde, czasami się zastanawiam, czy usunąć niektóre swoje obecne media, czy nie, bo jak na to patrzę, wracając do niektórych kont, to aż się odechciewa. Nie wiem, czy mieliście niektórzy tak samo, czy podobnie, ale mi się wydaje, że to jest bez sensu. No, też wracając do tematu mediów, na fejsie czasami się wyśle zaproszenie albo dostanie od kogoś. Ja tam prowadzę grupę na Messengerze. Czasami się pytam, czy ktoś by chciał dołączyć, czy coś. A jak zobaczę, kurde, czasami na Messku pakiecik, no, od razu kusi, żeby zablokować. Bo tak, mam właśnie taką grupkę fajną, piszemy, gadamy na kamerce, jest wesoło, fajnie. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Poza tym, jeszcze odbiegając na inny temat trochę, planuję robić filmy, które długometrażowe, tak jak ten jeden z dłuższych w tym roku, który już był. Ja bardzo Wam się spodobał w dłuższej podróży, ale to tak bardziej latem, jak będzie ciepło, w dalsze rejony jechać, odwiedzać jakiś wywiadik, coś. Byłoby fajnie. Poza tym może jeszcze w tym lub przyszłym miesiącu trafi mi się jakiś fajny wywiad dla Was. To chętnie udostępnię na kanale. Zatem mam nadzieję, że moglibyście rozesłać dalej moje materiały, żeby przybyło trochę subskrypcji, no, lajków, jeśli Wam się podoba. No bardziej subskrypcji, żeby było wiadomo, że jednak coś się przyjmuje. Może to jest jeden z krótszych materiałów. No ale na dzień dzisiejszy mógłbym dać tyle od siebie. Na razie. Liczę na to, że się jeszcze usłyszymy, albo w komentarzach. Najczęściej, mam nadzieję. Bądź na razie, plany na kanał są najbliższe. Nie wiem, czy faktycznie dam radę co tydzień, ale mimo wszystko, tym co wytrwali do końca, dziękuję za uwagę.
polecam moje inne filmy, starsze trochę. W cyklu na przykład Szybka Wycieczka. Bo ich tam już troszkę jest. Poza tym dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. To był Pedro 11. Zapraszam na następne odcinki. Bye.